Cześć. Dzisiaj w ramach pracowni otwierania kultury i naszej współpracy z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku jesteśmy w Lipcach, gdzie przeprowadzamy testy z użytkownikami naszego nowego portalu Sulejówek po sąsiedzku. Jest ze mną Marta, która pracuje w muzeum. Tak, jestem koordynatorką projektu. I Dorota, która pomaga nam w organizacji i przeprowadzeniu tych wywiadów. Cześć, ja jestem badaczką UX. Może Dorota, powiesz chwilę o tym, co to znaczy w ogóle testy użytkowników? No więc testy użytkowników to przede wszystkim nie jest po prostu przeklikanie sobie aplikacji czy strony internetowej, tak jak wiele osób sądzi. Wręcz przeciwnie, to jest dosyć pogłębiony wywiad, w którym prosimy użytkownika o wykonanie danych zadań, a jednocześnie dopytujemy go, co robi, jak robi, dlaczego to robi, czego by sobie życzył, czego poszukuje, jakie są jego cele i nawyki. No i po przejściu takich wywiadów z kilkoma osobami, miejmy nadzieję, będziemy mieli ciekawe wnioski na temat całego interfejsu. I muszę Wam przyznać, że dla Marty, to co, jak napisałam do niej maila z tym, że ej Marta, już czas robić test, to zbudziłam popłoch. Znaczy ja miałam takie wrażenie, że zbudziłam popłoch w muzeum. Tak. Że jak to, nie mamy komputerów, jak to ma wyglądać. I Marta, jak Ty to sobie wyobrażałaś? Wyobrażałam sobie tak, że potrzebna jest pracownia multimedialna, długi stół, przy którym siedzą ludzie za komputerami i coś tam klikają, a między nimi chodzi jakaś tajemnicza osoba, nic nie mówi, tylko obserwuje i tam sobie coś zapisuje i notuje. Wygląda to zupełnie inaczej. Jest to z dużym nastawieniem na osobę, na indywidualizację, tak? Na to, na indywidualną osobę, z tym, co przyglądanie się temu, co ona robi, jak pracuje ze stroną internetową, jak pracuje ze sprzętem, więc nie jest to nic anonimowego i nie jest to żadne przeklikiwanie. Marta, a co było dla Ciebie takim największym zaskoczeniem? Też jakie wnioski może dla Ciebie płyną z tych testów do tej pory? Wnioski są takie, że to, co nam się wydawało, że już jest świetne i przez nas bardzo dopracowane, nie jest takie świetne i tak dopracowane. Jesteśmy mile zaskoczeni tym, że odbiór jest pozytywny, że się podoba i wiem, że trochę pracy jeszcze przed nami. I to jest pozytywne, bo gdybyśmy, będąc zanurzonym w projekcie, trudno sobie uświadomić to, że trudno nabrać dystansu do tego, uświadomić sobie to, co trzeba zrobić i co może być potrzebne użytkownikom. A te testy nam to dały. To ja z tej strony serdecznie pozdrawiam Łukasza, Krzysztofa i Tomka z naszego zespołu, który pracuje nad tym projektem. Jutro w środę do Was wracam z wnioskami z tych testów i będziemy omawiać i analizować, jak poprawić serwis. Ode mnie jeszcze taka ciekawostka i myślę, że o tym warto pamiętać właśnie w czasach pandemii. Jest to dosyć taki paradoks, że z jednej strony nam zależy, żeby zwłaszcza teraz w czasach pandemii jak najwięcej digitalizować, wrzucać rzeczy z instytucji kultury do internetu, ale ten proces nie może przebiegać w 100% online i właśnie testy z użytkownikami powinny się odbywać offline. To znaczy faktycznie ten użytkownik, najwięcej się wtedy uczymy, widząc jak użytkownik przy nas przeklikuje się przez system. I wprawdzie my dzisiaj teraz nagrywamy bez maseczek, ale przez całe testy jesteśmy w maseczkach, sprzęt jest dezynfekowany, pilnujemy tego reżimu. I tak Was do tego zachęcam, że jeżeli Wy jesteście w takiej sytuacji, to postarajcie się, żeby jednak zorganizować te testy Waszych nowych portali offline. Cześć.